Jeżeli stosujemy w naszym filmie podkłady muzyczne, to czasami chcemy wykonać określone cięcia w naszych klipach w taki sposób, żeby były one zgodne z rytmem, który występuje w podkładzie muzycznym. Możemy tutaj orientować się wizualnie. Jeżeli powiększymy sobie taką ścieżkę, to widzimy tutaj takie wyższe fale, które być może są właśnie jakimiś uderzeniami perkusji, czyli właśnie w takim miejscu można by próbować ustawić cięcie pomiędzy dwoma klipami. Ale możemy tu posłużyć się również automatem, który za nas wykryje ten rytm i zaznaczy je na osobnej ścieżce. Zaznaczamy sobie taki klip, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy wykrywanie uderzeń. Tutaj w pierwszym parametrze ustawiamy minimalny czas między uderzeniami. Powiedzmy, że te 2 sekundy to będzie dla nas czas wystarczający. Nie potrzebujemy częstszych uderzeń, lecz wystarczą nam właśnie te 2 sekundy jako minimalny odstęp. Tu mamy jeszcze dodatkowe parametry, których zmieniać nie musimy. Zatwierdzamy i uderzenia są wykrywane. Są one zaznaczone na dodatkowej ścieżce. Tutaj, gdybyśmy chcieli je ewentualnie usunąć, klikamy prawym klawiszem myszy i czyścimy wszystkie markery uderzeń, ale ja tego teraz robił nie będę. Spójrzmy, teraz możemy sobie przejść tutaj do naszych klipów, czyli zdjęć i dopasować tutaj cięcia, na przykład w ten sposób. Jak widać, przyciągają one brzegi klipów do siebie, dzięki czemu to pozycjonowanie jest bardzo łatwe. Tu i teraz możemy na przykład ten przyciągnąć do tego uderzenia.